A little hasty with that gun kick. What is it you plan on doing? What I have to do. Cześć wszystkim, jestem Chiro, to jest The Evil Within The Consequence. I teraz musimy uciekać. Kidman, tam skąd żeśmy przybyli. Tak, tu ostatnim razem było ciemno, jak w czarnej dupie. Z tego powodu, że po prostu jestem idiotą i nie zauważyłam, że można rzucać... zaraz wam zresztą pokażę, że te światła chemiczne możemy rzucać. I mamy ich nieskończoność, ale świecą się tylko maksymalnie 3 te światła. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie wyskoczył tutaj jakiś... debilne potwory. Tam widziałam, że są zapadnie, więc trochę niefajnie. Wolę się poskradać, bo słyszałam wieśniaków po prostu. Boże! Czy ja słyszałam to, o czym myślę? Mam nadzieję, że nie. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? Ohohoho. Weź to, kobieto. Bo ja się boję. Gdzie było wyjście? Wszystko, kurde, tutaj. Mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Wszystko skrzeczy, skrzypi. Jezus Maria! Schowaj się. Nie! Idź sobie, zostaw mnie. Odwróć się, durna wieśniaro. Dobra, opuść. I już pytam je, dobra. Gdzie jest wyjście? Ja chcę wyjście. Boże, nie. Zostawcie mnie. Ledwo zaczęłam odcinek i już jakieś kurde straszne rzeczy się dzieją. Gdzie on polazł? Ło! Dobra, na razie tu wejdź. O, chyba będziemy mogli nawet go tak ominąć. Nie widzę go tutaj. Więc wychodzimy. O Jezu! O Jezu, Jezu, Jezu! Julie właś. Zaraz tutaj zobaczymy. Jak on sobie pójdzie, to pójdziemy my. Dobra, on sobie poszedł, więc wychodzimy. I spierdzielamy jak najdalej. Od ile się da. W tą... Słyszałam śmiech małej dziewczynki. To nie jest fajne. Jezus Maria. Myślałam, że tam ktoś jest. Dobra. Zniknęła nasza wspaniała latarka. I musimy chodzić z takimi brzydkimi czymsiami. Dobra. Innej drogi nie widzę, więc musimy raczej iść. O, zasilanie działa fajnie. Mam nadzieję, że tu nic na nas nie wyskoczy prędko. Tak, ten tu dalej leży. Biedak, dobra. Idziemy. Jezus Maria. Co się dzieje? Co za chore dźwięki. Each terminal requires manual restoration.
Please be patient. This isn't the time to make you wait. No cóż, trudno, Julie. Usiądź sobie i zrelaksuj się głaskaniem katka. Zaraz wracam. Miau! I no dobra, już jestem. Pogłosz kotka, Julie, pogłosz. I będziemy musieli zaraz wstać. Miau! I wybacz, Kiciuk, że cię opuszczam, ale no niestety... Musimy tu wszystko naprawić. Tak, zabrali mi latarkę. Zabrali mi wszystko. Super! Czy to jest coś, co mogę zabrać? Nie, to są pełno tu porozrzucanych tabletek. Dziwne. Dum, dum. Robi się coraz mroczniej, im głębiej schodzimy. No tutaj jakieś... Reuben was quite insane. A compromise of ethics on our part. He seemed motivated, obsessed with revenge against something never specified. We discovered what he was doing in secret. Torturing. A penchant for traps. A serial killer masquerading around as a scientist. I rozumiem, że to ma usprawiedliwić to, że go zabiliście i przejęliście jego projekty, tak? No nie fajnie, moi panowie, nie fajnie. Czy to mi pokazuje coś magicznego? No nie. Cóż my tam... Aha, tam pewnie będziemy musieli iść. Tu jest za duża przestrzeń znowu. O, to pewnie mamy przesunąć. O, ale tam jest znajdźka, więc ja sobie tam pójdę. Dajcie mi, cóż to jest? Nowa ścieżka muzyczna, no. Bardziej mnie by interesowały modele postaci, ale też może być. Czemu nie? I cóż mi tutaj, jakaś czaszka dziwna. Tutaj nie ma nic. Dobra, no to... co? Zresztą nie mamy naszej latarki, więc nie możemy grzać ślimaczków. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra. No to idziemy. Co wygląda, jakby tu miał być ogień? A wiecie wszyscy chyba, co oznacza ogień w tej grze, prawda? No właśnie. Mam nadzieję, że jednak nie spotkamy tego potwora i wszystko będzie w porządku. No, no weź to. Już! My myślałam, że wyskoczy jakiś potwór. A punkt kontrolny, czyli zaraz pewnie wyskoczy jakiś potwór. O, tu są te mózgi, którymi Sebuś tutaj, którym Sebuś robił operację w posiadłości Ruwika. I przerażające. Tak, tu też są mózgi innych znajdziek tutaj. Na razie nie widzę, tu jest to. Dobra, sorry, że tak nic nie mówię, ale po prostu staram się skupiać. O, mamy magiczne taśmy Jimeneza. His demeanor has turned far too aggressive and his techniques even more perverse. Da Vinci would dissect corpses to further his anatomical studies, but what Reuben has done goes beyond demanding his subjects be aware as he dissects them to truly see how the mind reacts. He's more of a butcher than an artist. But we must remain scientists above all. I had taught him from a young age that the end shall justify the means, but I could not have predicted things to be this extreme. Mobius has learned of his involvement due to my carelessness. I've asked they bring him on board to assist in development. Perhaps offering him better facilities and support will refocus him and stave off his
gruesome proclivities. Cóż, na szaleńców nie ma metody. Finally, with this machine, I can go back. I can live the life I was supposed to have. We are forgiving. We are willing to overlook your certain peculiarities for what you can provide us. But you are testing our limits. Our manpower, our resources are not here for your pathetic fantasy. You will reverse the calibration on the machine so we can use it without you. And what if I say no? You think Jimenez can fix this? You need me, and there's no way around it. Ruvik. No. Ruben. This was where he was doing his research with us. We were just using him. And I doubt he's the first. Jezus! Przecież my jesteśmy po twojej stronie, Ruvik. Przynajmniej ja jestem. Kidman też chce ci pomóc, więc proszę, oszczędź nas. Bardzo boję się tam wchodzić. Boję się bardzo, ale musimy. Dzień dobry. Ja jestem tu tylko, żeby pozwiedzać, więc... proszę, nie robić mi krzywdy, naprawdę. Ja nie chcę niczego tutaj... Nie chcę was skrzywdzić. Piła. To jest pracownia człowieka piły. Bardzo mi się to nie podoba. To jest złe, straszne i w ogóle. Dobra, czy ja coś mam tu zrobić, czy to jest po prostu taka lokacja, żeby mnie przestraszyć? Tu jest piła. Nawet kilka pił. Boże, o Jezu. Czy to jest jakaś straszliwa, magiczna pułapka? Proszę, nie włączaj się. Proszę, nie włączaj się. Dobra. Punkt kontrolny. Jezu, nie! Proszę, nie. Rozumiem, że jak ja wyjdę... Nie, no jestem niby w tym świetle. Raz. Dwa. Trzy. Ej, co ja mam tu zrobić? To coś śpi? Ja pierdzielę. Nie rozumiem, dobra, niby mam tu przejść. Nie budź się, proszę. Hy! Co ja mam tu zrobić? Jak ja do tego podejdę, to mnie zje. Mhm. Tam ktoś stoi? Czy mi się wydaje? To coś śpi. Teraz mamy okazję obejrzeć to z bliska, ale ja nie chcę tego oglądać za bardzo. Boże, jaki mrok. Jezu, nie! Nie, 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 nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, Kidman! Uciekaj! No, no, super! Dobra, drugie podejście. Muszę szybko spierdzielać. Jeśli nie chcę, żeby mnie to gówno zjadło.
No już, szybciej to weź. To teraz Kidman, wstawaj i będziemy spierdzielać. Nie oglądaj się, kurde! Już! Wiej! Proszę, nie! Nie męcz się, nie męcz się, ty kurde! Proszę, no! Już! Rozwalaj to! Nie! Nie! Co to ma być? Powiedzcie, że to za mną nie wejdzie. Dobra, ja to tam widzę. Kidman, wiej. O nie! Ja mam przed tym spierdzielać, tak? Mnie tu nie ma! Tak bardzo... Zostaw mnie. Idź w dupę, ty kurde. Nie. Długonogie, wredne. Nie patrz się tu. Nie ma mnie. Zostaw. Dobra, szybko. No i już umarłam. Nie! No i zginę. Zajebiście. Dobra. Nie! Szybko. Mnie tu nie ma, zostaw mnie. Proszę. Ja pierdzielę. Dobra. Niech to tam wejdzie. Na razie mnie to nie widzi. Serio? Nie! Proszę! Drogi koślawcu, zostaw mnie. Ja nie robię naprawdę nic tutaj. Ja jestem sobie tylko taka Julie Kidman i... Idziesz na ukos, czy idziesz na wprost? Idziesz do tyłu, więc sobie tam zostań. Julie, szybko. Proszę! Nie! Zostaw mnie! Pokrako! Proszę! Jest szybko! Tak blisko! Tak blisko! Dobra, szukaj Leslie'ego, nie szukaj Kidman. O Boże, matko. To jest naprawdę, jeszcze chodzimy po flakach. Boże, nie. Nie chcę go szybko znowu spotkać. Dobra, wyjrzyj tam. Boże, tam coś bąbluje, ale może... Dobra, ja chcę tam wyjrzeć. Przez to coś on pewnie wejdzie.
Na bank, tak. Ho, 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 ho. Ja już tak czuję, co tu będzie. Nie. Ja się w to nie bawię. Dobra, wyjdź, Kidman. Nie, już, już tam zagląda gówniak. Pieprzony. Dobra, 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 spokojnie. Spokojnie, tylko spokojnie. Gdzie on jest? Nie! Szybko! Nie! No i zaraz mnie zje, no. Dobra, zjedz mnie, gówniaku, tylko na to czekam, no. Szybko, szybko. Dobra. Nie! Idź. Idź w cholerę. W cholerę idź. Szybko, 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 szybko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Please enjoy this music while waiting. You've got to be kidding me. Nie. Najgorsze, że ja nie wiem, gdzie to jest. Dobra, to on jest tam. Jeszcze włączyli... Tak, jest impreza. Szybko! Chyba. To jest... odpowiednie słowo. Chyba. Nie. 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 The fuck? Why? Is he gone? Zostaw mnie. Aha. Mroczny korytarz pełen krwi. Jezu, jeszcze te gówna. Jeszcze to. Dobra. Zapomniałam, że one są ślepe, ale wszystko słyszą. Dobra, weź. A może tu? Spokojnie. Nie wiem, rzuć może tam. Dobra. Fuj. Dobra, on tak łazi. Anuluj na razie. Dobra, i na razie spokojnie. Dobra, idź sobie, idź sobie. Proszę. Boję się. Dobra. Nie! Szybko! Uch. Ale tu jestem chyba bezpieczna. Dobra. Szybko, Kidman, szybko. Uch. No dobra, a co mnie czeka tutaj? Jesteśmy przy systemie na dolnym poziomie. Chyba na razie jesteśmy bezpieczni. Z naciskiem na chyba. O, jesteśmy prawie na najniższym poziomie.
poziomie. Ja bym chciała bardzo znaleźć już broń. Ale pewnie tak nie będzie. Znowu korytarze, znowu jakieś ohydne, dziwne rzeczy. Widzę oczy. Nie, ten dodatek jest jeszcze mroczniejszy niż poprzedni. I jeszcze mroczniejszy niż podstawka, Boże. Keep your emotions out of this, Jimenez. He brought this upon himself. We gave him a chance. Where is he? If you really Właśnie. He's in the next room. Come. See. Illuminati, wredniaki. Dajcie mi latarkę. Jest. Moja przyjaciółko, wróciłaś. Tak. Jest. Dobra. Zaraz, bo ja szukam znajdziek. Czy są tu jakieś znajdźki? Bo ja je bardzo chcę. Tu nic. Może tu? Fuj, chodzimy po jakichś flakach, jakiś kurde. Ble. Dobra. Nie, tu chyba nie ma żadnych znajdziek. Więc idziemy dalej. Zobaczymy, coście zrobili z Rubikiem. Wredne Illuminati. O, i zniknęły oczy. Ciekawe. Czy ja mam może te... nie, aha, nie mam już tych... świateł chemicznych. Mamy komputerki. Ale nie możemy z nich skorzystać, ale mamy tutaj coś. Nie. I pewnie gdzieś tutaj jest rozwiązanie i ja go znowu nie widzę. Hello? Czy jakoś lawca znowu słyszałam? Proszę nie. Zostawcie mnie. Na razie mam dosyć wrażeń, naprawdę. Ja chcę znaleźć rozwiązanie zagadki. Chyba domyślam się, o co może chodzić. No, zobaczmy. Zobaczmy, czy dobrze myślę. Nie, chyba dobrze myślę. Tak, to trzeba będzie tak poustawiać. Pak, 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 pak. No, nie jest to zbyt... takie buty. No nie, jednak to jest troszkę skomplikowane. Dobra. Czy dobrze myślę? Dobrze myślę. Chirouke ma łeb, dobra. Fragment listu numer 2. Ej, czekajcie, zobaczę tylko, czy mi fraps niczego przypadkiem nie odwala, bo nie chciałabym stracić danych. Okej, już jestem. No to idziemy dalej. Cóż nas tam czeka? To są drzwi? Nie. To, co ja mam, czy ja mam może skorzystać z komputera? Czy gdzie jest zejście? Aha, no. Chirouke. Ślepa bardzo. Iść tędy? Czy tamtędy? Może troszeczkę się poskradajmy? Bo troszeczkę się obawiam tego, co nas tutaj czeka. Aha. No, na razie spoko. O, mamy te kolejne schematy STEM. Znaczy kolejne. To są te same, które znaleźliśmy wcześniej. Coś mi tu. O Boże! Czy to jest... Czy
to jest serce? To jest serce. Dobra. O! Zagadka. Kolejna. Rozumiem, że gdzieś tu jest jeszcze safe. Pytanie gdzie? Halo, sejfiku? Bo to jest ewidentnie rozwiązanie do jakiegoś sejfu, a ja go nie widzę. Czekajcie. O, będziemy mogli zaświecić latarką. Ja chcę znaleźć sejf, bo tam jest rozwiązanie do sejfu, chyba. Gdzie jest sejf? Where is the safe? I need that. I need safe. Where it is? Give me safe. Hello. Bo tu jest rozwiązanie. Czekajcie, ja to sobie zapiszę. Bo po prostu może się później przydać. Rozumiem, że tutaj muszę tak... Czekajcie, tam to jest chyba serce. To jest... Co to jest? Nie, to jest serce. To są płuca. A to wtedy co to jest? A, to są jelita! Układ pokarmowy. A tu pewnie będzie mózg, zgadłam? Despicable? Coming from the man using his own patience to further his own research? The irony of this situation is amusing. But even you must realize what we can do with this. This means... STEM will run. We can continue the experiments. And your assistance... is even more necessary than before. This whole project... From the beginning, it was about deceit. Okej. Dobra, mózg zniknął. Powiem wam, nie wiem co powiedzieć, bo... Znaczy, ja wiedziałam, że z Ruwika po prostu tylko wyciągnęli mózg, ale żeby go po prostu rozczłonkowali tak na... części pierwsze, to naprawdę chorzy ludzie w Illuminati. Chorzy ludzie, naprawdę. Boże święty, nie. To jest... Ja się teraz nie dziwię, że Ruwik się na nich mści, skoro zrobili mu takie straszne rzeczy. To naprawdę. Denerwuje mnie, gdzie jest ten safe. On tu powinien być, a go po prostu nie ma. Tam się dostać do tyłu nie mogę. Dobra, może będzie w następnej sali. Ten safe. O Boże, dobra. A, nie, to jest kod! Tutaj do drzwi, dobra. Dobrze, że to sobie zapisałam, bo by mi się nie chciało latać. Tak. Tak, tak. Tak, tak i tak. A tutaj jeszcze coś chyba jest. Z tego, dobra. A nie, aha. To są dwa ostatnie, dobra. Czyli zmieniamy to, a dajemy to? Nie. Co jeszcze? Zaraz, te cztery tutaj, ten i ten, czy ja to mam? Tak, to jest dobrze. Te w dół, raz, dwa, trzy na dole. No to co tu jeszcze oni? Oni ode mnie chcą. Aha, dobra, już rozumiem. Jeszcze ten guziczek. Dziękuję.
A teraz co wy ode mnie chcecie? Że tak się zapytam? Ja się wolę poskradać, bo w tej grze nigdy nic. What you see here is one of the first STEM prototypes. It requires a physical connection from user to host. But Beacon houses a newer version with a wireless transmitter. All the user hears is a high-pitched tone, and they're connected. We've gotten word Jimenez is prepping for unauthorized usage. We would like the trial run to be on our terms, not his. That sound in the patrol car must have been when Jimenez activated it. Joseph, Sebastian, Oscar, they were all pulled in with me. The STEM and Beacon, that's where it all started. There must be a way to get out of this world from there. Cóż, powiem wam, że tutaj potwierdzają się jednocześnie moje wszystkie teorie, ale też jestem zaskoczona. Tu jest ciemno jak w dupie, zaraz tu się coś pewnie stanie. No, wiedziałam. Włączył się STEM. I cóż nam to tutaj da? Szukam znajdziek albo czegokolwiek właściwie tu szukam. Boże. Dobra. Tu chyba niczego nie ma, więc przejdziemy sobie tędy, bo tędy najwyraźniej musimy iść. You're asking too many questions, ignoring your mission. Running from responsibility. Just like you always do. No, that's not true. You don't know me. Właśnie. But we need to make sure you do what you're told. O, widzimy jego twarz. You're lying to me. Hiding things. I can't trust you. Not like this. You are not required to trust us. Only to obey. Pan Illuminati zniknął w cieniu, ale tam jest nasz kochany kotek. Rozumiem, że nie mogę tam wrócić. Tutaj niczego nie ma. No dobra, to idziemy do naszego kochanego mruczka. Chodź, uratuj nas, mruczku. Chodź tutaj. No to tak, zapisujemy grę. I na razie kończymy ten odcinek. Na razie do zobaczenia i cześć.